Cały serial będzie rozgrywać się w tym domu. Nagrywanie jest super! Nie woda, a ogień. Główna postać siedzi na kanapie i nic nie robi. Aaa! Ratujcie! Cześć! Cześć! To wszystko, pora zacząć nasz serial. Cześć! Cześć! Nasza bohaterka, Alicja, prawda? I są nasi chłopcy. Patrzcie, zobaczcie, ilu tu jest ich. A najważniejszych, Kamila i Aminy, jeszcze nie ma. Oni śpią. Przyjechaliśmy wczoraj o 3 nad ranem. Wszyscy, wchodźcie. Cały serial będzie miał miejsce w tym domu. Dobra, pora poznać Milanę. To jest zamknięte. Jak to otworzyć? Czekaj. No i dobrze. Zobaczcie, kto do nas przyszedł. Milanka, witaj. Cześć. Cześć. Chodźmy, już. Zobaczcie, ile mamy tu walizek. O, chłopaki. Jest już was pełna sala. Nasza Lili siedzi i tonie w różnych rzeczach. Totalnie tonę. Tonie w rzeczach. Całkowicie przykryta. Pełny relaks. Stef, cześć. Amina, witaj, kochanie. Cześć. Cześć. Ślicznotka jest malowana. Tatuś, tata i Gabi. Widzimy wszystko. Teraz ubieramy naszych chłopców i dziewczęta. Nasi gimnazjaliści. Puzel, daj spokój. Tutaj malowana jest moja córka. Moja cudowna córka. Zmieniam fryzurę. Teraz po prostu nie czuję się dobrze. Musimy nagrać ponownie. Tak, oczywiście. Będziecie mogły zrobić powtórkę. Teraz starsi, a potem wy. Mama! Co to jest? Ślimak! Ślimak! Dziewczyny, ciężko wam? Nie. Kto jest cięższy? Ty jesteś cięższa. Trzyma się? Nie! Pora się przywitać. Okazuje się, że Milana obudziła się już dawno temu. Nawet wcześniej niż ja. I nawet udało jej się ubrać. A tutaj mamy śpiochy. Czyli Milana obudziła się pierwsza? Nie, chyba Stef. Kamil, wstawaj. Dobra, zamykam drzwi i ubieracie się. Mamy drugi dzień. Lili ubrała dziewczyny. Załóż ją. Pięknie. Dziewczyny wyglądają niesamowicie. Jesteśmy niesamowite. Płoniemy. Tak. Piękności. No co tam? Super. Fajnie. Chodźcie, duszno tu, wychodźcie. Wychodźcie. Ale tu jest sauna. No. Kamera się rusza. Zaczynajmy. No to nasz pokój. No tak, teraz także twój. Swoją drogą, najpiękniejszy na kampusie. Całkiem tu przytulnie. No dobra, zobaczmy, co robią dzieciaki. Ludzie, pierogi już czekają. Nasza czwórka chce? Wolicie smażone czy gotowane? Nie! Nie będą smażone, ale gotowane. Tak! Z kwaśną śmietaną? Pierogi, no te pierogi są serio smaczne. Młody człowieku, jak idzie nagrywanie? Supi! Co robisz? Filmuję. Jaka jest twoja rola dzisiaj? Mam bardzo dużą, dużą rolę. Normalnie maksymalną rolę. Najważniejsza postać siedzi na kanapie i nic nie robi. Poczekaj chwilę. No poczekaj chwilę. Wspaniale. Ania pracuje. A to nasi chłopcy. Witam, panie i panowie. Co robicie? Jemy! W tej chwili mamy krótką przerwę między ujęciami. Jeden uczestnik tutaj je, a drugi edytuje wideo. A ja od rana przygotowywałem się do moich cudownych scen. U nas wszystko super, kochamy tutaj być. Super jest nagrywać. Jaka jest twoja rola? Kogo grasz? Jestem tango, banjo. No właśnie, moja rola jest bardzo podobna do mojego życia. Po prostu łatwy, prosty facet. A ty? No, nasze role są podobne.
I w sumie to wszystko jest takie łatwe. Więc grasz samego siebie? No tak! A kogo gra Max? Max pełni rolę kuratora. Nauczyciela. No w sensie, no nie kuratora, tylko jestem nauczycielem. No właśnie. To ja tutaj dyscyplinuję nasze dzieci. Jak ktoś coś popsuje, to ja im daję... no, męską radę. To jak jakiś żart. To moja praca, żeby tutaj kogoś wyrzucać. Więc musicie na mnie uważać. Myślę, że teraz musimy zapytać Faye, jak się czuję. Kogo? Ciebie! A, mnie. Czy mogę nie odpowiedzieć? Ależ jest tu fajnie. Raz, dwa. Filmowanie. Bądź cierpliwa, malutka Angie. A kim jest nasza malutka Angie? Tutaj mamy malutką Angie. Zamknij oczy. Kamera się rusza. Jesteście gotowi? Cisza. Zaczynajmy. Ja nie mam o czym z tobą rozmawiać. Czego chcesz? Słuchaj, nie chcę. Cisza. Kontynuujemy. Słuchaj, nie kłóćmy się już. Pogódźmy się. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra, to tyle. Nie kłóćcie się, nie kłóćcie się. Nie kłóćmy się już, oferuję pokój. Kamera się kręci, drugie ujęcie. No dawajcie. Raz, dwa, trzy. Akcja. Zapomnij, nie będzie pokoju. Zapomnij o wszystkim, co ci powiedziałam. Ratujcie, ktokolwiek. Co za zwrot akcji. Kamera się rusza. Cisza. No cicho, zaczynamy. Kamil, ja nie wiem co robić. Ja też. Odsuńcie się.